Areczek jak nigdy nic wracał z pracy, gdy jego oczom ukazał się dziwny przedmiot. Okazało się, że to nic innego jak zwyczajny wehikuł czasu, który po prostu przenosi w czasie. Każdy normalny człowiek wyrzuciłby to do śmieci. Ale nie Areczek, który nic nieświadomy zmieni przyszłość. No nie, no gdzie ja jestem? Znowu zgoda miałem i nic nie pamiętam. A nie, czekaj. Przecież ja wczoraj nie piłem. Zaraz. Przecież ja nie piję od roku, bo mnie nie stać. Hej Hitler! Co jest? O kurwa! Naziści! Panie, dawaj ten samochód! Kurwa, 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 panie, nic panu nie jest! Halt! Halt! Panie Areczku! Nie śpimy, to dopiero 23 godzina pracy. Areczek jeszcze nigdy się tak nie ucieszył na widok szefuncia. O, panie szefie, jak dobrze, że pana widzę. Jaki miałem koszmar. Śniło się panu, że otworzyli w pobliżu konkurencję? Śniło mi się, że potrąciłem Hitlera. Ale kto to? Mówisz o tym niemieckim kanclerzu, który chciał podbić Europę, a zlikwidował go jakiś wariant za kierownicą?